12, a więc jego obecność w konkursie niedzielnym nie jest zagrożona. No i aby podobnie było w przypadku Jana Ziobry. Zawodnik WKS-u Zakopane, niezła prędkość na progu, prawie 91 na godzinę. No i lądował za tą fioletową linią, która wyświetlona na ekranach naszych telewizorów sygnalizuje miejsce, gdzie trzeba przynajmniej tam dolecieć, aby awansować do konkursu, no ale to nie był udany skok. 117,5 metra tylko. No i w locie niestabilnie i przy lądowaniu też bez rewelacji jest 28.